Dobry wieczór, Marcinie. Dobry wieczór, Łukaszu, witam was wszystkich. Marcinie, przed nami kolejka czwarta. Czekamy na nią już drugi tydzień praktycznie. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy FPL się wydarzy. Nie wiem, czy widziałeś, ale najbliższa kolejka zacznie się o 13:30 w sobotę, a skończy się o 23:00 w sobotę. Więc przez cały dzień będą meczem. Więc jak rozumiem, dostaliśmy pewnie kilka pytań, jak żyć przed kolejką czwartą FPL-ową, które ty zebrałeś na swoim koncie twitterowym X-owym i będziesz teraz je tutaj zadawał, te pytania? Postaramy się wspólnie odpowiedzieć. Dokładnie tak zrobimy, aczkolwiek bardzo niezręcznie jest mi ciebie korygować, ale w zasadzie to kolejka się kończy w niedzielę o 17:30. Tak, ale w sobotę wiesz. No tak, bo wychodzimy z założenia, że nie posiadamy piłkarzy czterech drużyn, które grają w niedzielę, to pewnie pucz Isaka. Nie, bardziej mi chodzi o to, że ta sobota jest taka fajna, że dawno nie było takiej soboty. Sobota się kończy o 23:00, to no, prawda, w zasadzie... No. Jak będzie padać, a rzekomo ma padać cały weekend i jeszcze parę dni wcześniej, no to może być rodziny już nam są wdzięczne w tym momencie, że będą mogły spędzić cały dzień przed telewizorem z Ligą Angielską. To znaczy, ja przepraszam, ale ja mam więcej niż jeden pokój, poradzę sobie w pozostałych. No i to jest słuszne podejście. Dokładnie. Tak, pytań jest dużo, czasu mamy mało, niektóre się powtarzają i wydaje mi się, że nie ma co zwlekać, tylko jedziemy z tematem i zaczniemy od pytań prostych. Kordian pyta, kogo byś dał na ławkę z trójki zawodników Mbeumo, Rodgers, Smith-Rowe? Mbeumo, przypomnę, wyjazd na Etihad. Wydaje mi się, że Smith-Rowe albo Rodgers, no to chyba tego Mbeumo. Ja bym też dał na ławkę Mbeumo. Możemy liczyć na konterki, możemy liczyć na błędy, nie wiem, Edersona czy kogokolwiek, ale w zasadzie gramy no, na fiksy, a tutaj są dwa domowe fiksy. Tak mi się wydaje. Rodgers w pewnym momencie tą klątwę Maćka musi przełamać. Tomasz pyta, jakich zawodników byś unikał w ciągu trzech następnych kolejek. Jakich zawodników lub jakie drużyny? Czyli w zasadzie pytanie brzmi, jakie są najbardziej chujowe fiksy w kontekście dwóch, trzech następnych kolejek? Wiesz co, no wydaje mi się, że to będzie Arsenal. To będzie Brentford. Niestety chyba Nottingham Forest, wyjazd na Liverpool i wyjazd na Brighton. I niestety chyba Semenio bym omijał, no bez Chelsea u siebie, Liverpool na wyjeździe, to też wydaje mi się, że fiksy ciężkie, ale też wiesz, fiksy czy forma, nie? Semenio niestety jest w formie, więc tutaj mam taki mały znak zapytania. Na pewno bym, raczej bym tych zawodników z tych drużyn teraz na karcie nie wkładał do swojego składu. To się w pełni z tobą zgadzam. Nie wymieniamy takich drużyn jak Wilki na przykład, które mają fatalny kalendarz, bo to nie ma dyskusji, czy Świętych, ale tak jak mówisz, Arsenal, Brentford, tu są schody. Tylko wiecie jak to jest, zasadą FPL-a jest fakt, że jak sprzedajesz zdrowego zawodnika, który jest uznanym nazwiskiem, zawsze może dać punkty, ale jeżeli gramy na fiksy, no to te drużyny w zasadzie trzeba omijać. No. Teraz tak, pytanie Diaz czy Jota, jeżeli chodzi o Liverpool. To jest pytanie troszeczkę na zasadzie rzut monetą. Jeżeli byś popatrzył na to, kto kiedy gra, no to Jota już chyba mecze, jeżeli chodzi o kadrę, ma z głowy, przeżył. Natomiast Diaz, dzisiaj jest wtorek, więc chyba dzisiaj gra Kolumbia. No, to jest bardzo ciężkie pytanie. I czy wydaje mi się, żebym jednak dzisiaj jakbym musiał wybrać, no to wystawiłbym chyba Diaza. A ja bym zagrał teraz z Jotą. Tyle, że... Co tak ja przekornie, mocno... tak? Że już, nie, że już... ja po pierwsze kieruję się serduchem, a Jotę uwielbiam. Po drugie, wydaje mi się, że te dwie setki, które nie wykorzystał, notabene po kluczowych podaniach Trenta, prędzej czy później kolejną okazję wykorzysta. I w zasadzie te 2-3 dni odpoczynku więcej chyba daje mu albo więcej minut, albo pewniejszy skład, przynajmniej teraz ten weekend. Okej, okay, no kupiłbym ten argument, ale Diaz po tym pierwszym fatalnym meczu, mam wrażenie, że w tych dwóch następnych wszedł na jakiś wyższy pułap, jakby potrzebował tych 10 minut, troszkę, nie wiem, tej słabszej gry, żeby się zmotywować
i pokazać klasę. I kurde, no mimo wszystko, nie wiem, no, dla mnie Diaz. No to a u mnie Żota. No. Pomogliśmy na pewno. Tak. Kolega Gustaw ma pytanie bardzo konkretne. Mianowicie, mamy 4-1, za te 4-1 kupujemy obrońcę i gramy nim w następnej kolejce. Teraz Gustaw mówi, że alternatywą jest granie Porro, więc z automatu ja odpowiem, graj Porro, a nie graj supem za 4-1, prawda? Zaskoczyłeś mnie drugą częścią tak, tego dokładnie, pytania. Tak. Ale tak czy inaczej, odpowiedzmy mu na pytanie, czy jest jakiś obrońca za 4-1, którego teraz polecamy złe słowo, ale generalnie którego warto mieć? Za 4-1? Znaczy, no, do 4-1, tak? No to powiedzmy, że wciąż mówimy o obrońcach 4-0, tam Wout Faust podrażał do 4-1, no. A w praktyce kręcimy się wciąż pomiędzy Świętymi a Lisami chyba, prawda? Tak, no i Ipswich jest ten obrońca na G, którego Ipswich jest Dave za 4-5. Gdybym miał już szukać kogoś, to bym jego wybierał. Ty pchałeś tego Japończyka ze Świętych, tak? On kosztuje 4,5 czy 4,0? 4,5, weź 4,5, bo jest jakość. Jest jakość, więc kosztuje 4,5. Ja bym wziął obrońcę Lisów i tyle. Prędzej, że później też mi się wydaje, że konto wyciągnął. W zasadzie nawet gdybyś musiał nim grać, załóżmy odpukać Porro, coś się stanie w ten weekend. Klocek, no to masz potem Ipswich w piątej kolejce u siebie. Tak, nie? Więc można sobie zagrać Lisami teraz na Crystal Palace. Nie, później Lisy grają z Evertonem. Teoretycznie obrońca Lisów przez te dwie kolejki może da jedno czyste konto, a może po prostu klasycznie przyłoży łeb i coś z tego będzie z przodu. Dokładnie. No dokładnie. Teraz tak, Mikołaj i w zasadzie wiele osób pyta, czy troszeczkę panikujemy i czy sprzedajemy Isakę i Żotę i na przykład kupujemy Palmera i Pedro. Teraz zamieńmy tego Palmera i zróbmy z niego Salaha, bo generalnie dużo pytań było, czy sprzedać Isaka i na przykład Żotę albo Sakę, a kupić za nich Palmera łamane przez Salaha i dorzucić Pedro. To są bardzo popularne ruchy notabene, bo przecież Pedro w tej chwili już kupiło 770 tysięcy. Posiadanie okay. To już jest prawie 30%. I to... Oczywiście, przepraszam, Kozie, jeszcze wejdę słowo, no. Żoty generalnie nie ma sensu sprzedawać, prawda, więc, bo nie Żota ma. Z tymi fiksami to jest świetny ruch. A więc zróbmy z tego Żotę na przykład Sakę. Żota i Saka out, Salah i... Nie. Isak i Saka out. Isak, Saka out, a kupujemy za nich Palmera lub Salaha i dorzucamy oczywiście Pedro. No zastanawiałbym się nad tym ruchem poważnie. Gdybym miał dwa darmowe transfery, to myślę, że bym już miał to kliknięte. No to jest uczciwa odpowiedź, bo w zasadzie Palmer czy Salah z Pedro zdecydowanie mają lepsze fiksy niż Isak, Saka. Zagrałbym na to. Dziś widziałem taki wpis ostatnio na Twitterze, że tam gościu powiedział, że okej, wszyscy mamy takie same składy, ale wygra ten, kto zaryzykuje i skupi się na zdobywaniu punktów takich, gdzie inni będą się zastanawiali. I wydaje mi się, że ta zmiana fiksów dla Brighton, dla Liverpoolu, to może być taki moment. To może być taki moment właśnie, gdzie Newcastle i Arsenal zagrają teraz na wyjeździe. Newcastle wiadomo, że ma łatwiejsze mecze, ale Arsenal ciężkie, więc no, pewnie poszedłbym w to, patrząc na fiksy i generalnie pewnie to będzie taki sezon, że będziemy tak robili. Na razie tak się przynajmniej zapowiada. Ja przekornie liczę, że Isak jednak da z Wilkami punkty. Widziałem ten jego wywiad, ja nie wiem, czy to jest fake, czy to sztuczne i czy to już jest podstawione wszystko, czy to jest prawdziwe na tym X-ie Twitterze. Ale podoba mi się jego wywiad, więc no, ciężko się sprzedaje takiego zawodnika jak Isak i myślę, że większość pewnie nie robiła tego z takim, wiesz, łatwym wciśnięciem sprzedam. No ja długo się nad tym zastanawiałem, nie wiem, czy dobrze to wymyśliłem, czy nie. Zaraz się okaże. No jednak te trzy mecze wyjazdowe w czterech najbliższych meczach plus Manchester City troszkę do mnie przemawia. Wiem, że strzelił bramki z Azerbejdżanem albo z Kazachstanem, ale jestem dobrej myśli. A taki Haaland to nic nie strzelił. No nic nie strzelił, a Salah z Botswaną teraz, to on dobry jest w ogóle?
W Salach zdobył brameczkę z Botswaną. No zdobył, no wiem, że zdobył. A taki Halat to nic, nie? Natomiast Isak, no wiecie, zasada jest prosta, mówiliśmy o tym przed chwileczką. Zdrowy Isak zawsze może dać bramkę, zwłaszcza, że gra jedną z najgorszych defensyw w czwartej kolejce, aczkolwiek patrzymy na dłuższą próbkę, nie na jeden mecz, natomiast na 3-4 fiksy i to nam się wydaje, że ta druga para po prostu da punktów więcej tak, w tej dłuższej próbce. Tak by kurczę wychodziło, no. Wyszło prawie pro odpowiedź. Filip Macuda ma 3 pytania. Odpowiemy na 2, ponieważ trzecie jest graficzne, a my nie bawimy się dzisiaj kamerką. Po pierwsze, pierwsze pytanie jest podchwytliwe. Pyta, kto będzie nowym Odemwingi. Pamiętasz? Oczywiście, że tak. Typa? Pozdrawiam tylko, serdecznie. Tylko ja tego pytania do końca nie rozumiem, bo przecież Odemwingi w zasadzie był flopem, tak? On nigdy nie był kimś. Miał takie kilka kolejek, które powodowało, że tam był w topowych transferach, no, po prostu. No, w topowych transferach może był, ale tych punktów dużo nie dał. Na zasadzie nigdy nie był kimś tak zwanym nowym Marezem. No nie, no bo to nie ta półka, no to był strzał na kilka kolejek po prostu. To zabawmy się tym pytaniem i kto będzie nowym Odemwingi, zastanówmy się, czy Rodgers będzie nowym Odemwingi, czy nie. Nie, bo Rodgers ma zadatki na Mareza. Ja bym w tą stronę szedł. Ja myślę, że to jest... bym powiedział, że to będzie Welbeck. Czyli keep the faith i zakładamy, że Welbeck będzie flopem. W tym miejscu serdecznie pozdrawiamy naszego przyjaciela Będziego, który z tym Welbeckiem się czai za rogiem. Że gra i nagle już przestanie grać z tym kalendarzem Chelsea, Tottenham, Newcastle, Wiki, Liverpool od kolejki 6. Tak dokładnie będzie. Drugie pytanie to jest... Uwiera Filipa w składzie Nkunku i tutaj go ci się sprzeda, ale szuka swojego punktu w swoim składzie. Ty tego składu nie widzisz, ja na ten skład patrzę i jest tam Armstrong, czyli napastnik świętych. Wydaje mi się, że to jest typ na sprzedaż. Jeżeli mamy Pedro, no to kupujemy tak. Pedro. Idziemy tak, za tłumem, tak. Ale idziemy słusznie za tłumem. Albo Welbecka. Wiem, co robi, prawda? Albo Welbecka, bo nie wiadomo, kiedy Pedro wróci z Ameryki. Dokładnie. Gwizdek zadaje teoretycznie proste pytanie. Na 2 kolejki. Lepszy jest Eze czy Palmer? A to teraz dobrze dałeś? Czy kolega dobrze dał? To od razu mała podpowiedź. Eze. Mecz domowy z Lisami. Mecz domowy z United. Palmer troszeczkę gorzej chyba, nie? Bo 2 wyjazdy. Bournemouth, West Ham. No bliżej mi do Eze, bo po pierwsze jest tańszy. Po drugie ma mecze u siebie. Więc tutaj chyba poszedłbym po prostu w Eze, chociaż ten wybór nie jest taki prosty. To nie jest prosty wybór. Ten wybór nie jest prosty i znowuż absolutnie nie z przekory. Ja bym wolał mieć Palmera na te 2 następne kolejki. No. Eze jako taka różnica. On tak ma pewnie jakieś duże posiadanie, ale w ogóle dziwny wybór pomiędzy Eze a Palmerem. Się cenowo, wiesz. Może tak jest, może tutaj sobie nasz kolegę tak ustawił. No, i... no dobra. I ty stawiasz na Eze, ja stawię na Palmera. Kurczę, obawiam się tych punktów Palmera w 2 następnych kolejkach i wydaje mi się, że na dzikiej karcie, którą będę odpalał gdzieś w 6, w 7 kolejce, będę raczej pchał Palmera do składu. No to tak. Tak się pewnie skończy. Szybciutkie pytanie Damiena. No, ciekawe zresztą. Czy kupiłbyś Salaha za Palmera teraz? Za free transfer? Tak. A ja nie. Kurczę, no musimy się dogadywać przed tą audycją, żebyśmy mówili to samo. Ja bym nie kupował Salaha za Palmera. Zrobiłbym wszystko, żeby mieć jednego i drugiego. No, ale to nie jest to pytanie. No, pytanie jest, czy bym kupił Salaha za Palmera i na Nottingham Forest i na Bournemouth u siebie. Mhm. Jeżeli by mnie było stać i jednym transferem byłbym w stanie to zrobić, to bym to zrobił. Ja bym tego nie zrobił. No. Już piszę do pana Salaha, że jego fan powiedział, że go nie chce kupić na Nottingham Forest i Bournemouth. I się zemści po 3 gole razy 2 i będzie fajnie. Niech się mści. W moim składzie. Filip zapytuje, czy De Bruyne jest hot.
No jest rudy, nie? To już bym uważał, ale no. Czy... no z De Bruyne jest ten problem. Jest ten problem, że jest ciągle bohaterem drugiego planu, mimo że cyferki ma świetne. Statystyka strzałów, 12 strzałów na 3 pierwsze kolejki, to jest trzecie miejsce za Eze i za Semenio. Z tego, no niestety, tylko była jedna setka, tylko jedna bramka, tylko 3 celne strzały. Czyli w zasadzie. Może nie tyle ciągle blisko, ale niewiele brakowało. Tyle, że za 9-6 tak. banki to znajdziesz chyba lepsze opcje na te fiksy i teoretycznie bardziej groźne. Tak, ja myślę, że teraz są przed De Bruyne takie 3 kolejki, żeby na poważnie się zastanawiać, czy wstawiamy go do składu na dzikich kartach pomiędzy na 6-7 kolejkę, kiedy na przyszłość, nie? Tak. City będzie miało fajny kalendarz. Dzisiaj De Bruyne jest różnicą, bo jego ma bardzo mało osób z tego, co tak widzę po składach, więc no, czy jest hot? Ja nawet powiem więcej, myślę, że jest niszową różnicą. 11% ma go tylko. Prędzej czy później tego XG, które XA cały czas na jakimś przyzwoitym bardzo poziomie, jak to u De Bruyne, przełoży się na punkty, ale ten kalendarz jednak według mnie nie powoduje, że on jest hot jakoś tak, żeby go trzeba było mieć teraz i już i koniecznie, bo OR poleci w dół. Nic się nie stanie, jak te punkty przejdą, chyba że ktoś właśnie chce zaatakować teraz na te gorsze fiksy i uznaje, że De Bruyne to na tych fiksach zagra 3 razy powyżej 10 punktów. Okay. To znaczy, ja mam 3 myśli. Po pierwsze, tak jak powiedziałeś, on ani razu nie był hot do tej pory. Druga rzecz, jeżeli gramy składem z Haalandem i Salahem, aczkolwiek tu trzeba zaznaczyć, Filip nie gra Haalandem, a mimo tego zdobył 97 punktów w kolejce trzeciej, co jest wynikiem niesamowitym. Tak czy inaczej, jeżeli szukamy balansu, no to De Bruyne ten balans nam psuje, bo uważam, że Eze jest teoretycznie lepszą formą na 2 następne kolejki niż na przykład De Bruyne jest grubo tańszy. Tak? I 3, wszystko w City kończy się na razie na Haalandzie. Tak. No, tak. On ostatnio miał 6 strzałów i 6 sytuacji stworzonych. Wykonuje stałe fragmenty gry, z tego co widziałem, to Rożny tam walił z West Hamem. Więc gdzieś jest blisko, ale w moim odczuciu to nie jest hot. Każdy ma swój hot, inne poczucie ciepła. Kasper zadaje krótkie pytanie, konkretne. Czy byś kupił Mitomę za Emila Smith-Rowe'a? To jest milion więcej i na te fik... Znaczy generalnie rozważałbym mocno, myślę. Ja myślę, że Mitoma jest lepszym wyborem. To znaczy tak, w sytuacji idealnego środowiska FPL-owego to jest lepszy ruch, ale tutaj po pierwsze bym sprawdził, kiedy gra Japonia mecz reprezentacyjny, bo nie jestem pewien, czy to nie jest dzisiaj albo jutro, co może być problemem na weekend. A przy szerokiej ławce Brighton, gdyby Mitoma był zmęczony lub po prostu wrócił późno, może być ryzyko, że nie wyjdzie. Natomiast Emil Smith-Rowe ma również szansę na punkty w meczu domowym Fulham, więc w idealnym środowisku, gdzie nie ma żadnych problemów, tak, zrobiłbym to, ale bym wziął pod uwagę kadry, bym wziął pod uwagę szeroką ławkę Brighton. No i jeżeli nasz kolega Kasper uzna, że nie przeszkadza mu kadra, nie przeszkadza mu ta ławka, ma czujkę, ma pieniądze, no to tak. No. Jack rzuca grube pytanie, czy wymieniłbyś Palmera i Watkinsa na Haalanda i Winksa? To się prawie rymuje. Palmera i Watkinsa na Haalanda i Winksa. Chyba nie. Ja też nie. No jedziemy dalej. Paweł, 2 opcje. Eze i Porro, czy Bowen i Luka Dean? Eze i Porro. No niestety, no, szablon jest lepszy niż Bowen i Luka Dean. Mixon zadaje pytanie, które było wcześniej, ale wróćmy do niego jeszcze na chwilkę. Czy inaczej? Wiesz co, nie będziemy tego przerabiać, bo już gadaliśmy o tym, czy Isaka warto wymienić na Salaha i żeśmy to przegadali. Nawet gdybyśmy od innej strony zaczęli, to wyjdzie na to samo, prawda? Jedziemy dalej. Kunizi, świetna nazwa konta, pyta, czy Konsa to najlepsza w obronie opcja na najbliższe 3 kolejki? Kalendarzowo na pewno, ale czy to jest najlepsza opcja na najbliższe 3 kolejki w obronie? No kurde.
Ciężkie pytanie. Po pierwsze, Kunizji nie rzucił nam przedziału cenowego. Zakładamy, że jednak... Znaczy ja myślę, że obrońcy Liverpoolu są lepszą opcją, tak, na przykład. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Ja bym nawet wolał grać Porro, wydaje mi się, niż Konsą, bo Konsa jest cholernie nudny. O. W zasadzie to on... No w historii FPL, jakby popatrzeć, to Konsa ma bramkę chyba tylko w zeszłym sezonie. No nic tam. Czy no nie, no w moim odczuciu nie. Nie jest najlepszą opcją na najbliższe trzy kolejki. Cóż, Konsa nie pyta, kto jest najlepszą opcją na najbliższe trzy kolejki, więc jedziemy dalej. Mhm. Ale uznaliśmy, że Konsa nie jest najlepszą opcją. Veles siedzi na karcie i zapytuje tak, czy warto pakować na dzikiej karcie do składu Haalanda, Salaha, Sakę i Trenta. Czy warto teraz na dzikiej karcie? No. Haaland, Salah, Saka, Trent. Saka, Trent. Z Saką bym się zastanowił, czy warto. Czy bym nie odpuściłbym tych dwóch kolejek. I wziął na przykład Eze. Eze na przykład, nie wiem, popatrzyłbym, kiedy gra Japonia, żeby sobie zacząć. Albo Palmera Mitome, na przykład. Albo na przykład Palmera, tak. I do Saki bym wrócił od kolejki 6-7, szczególnie, że Odegaard wypada, prawda? Mhm. Nie wiem, czy to jest, czy Odegaard był w aż tak dużej formie, że to będzie... Odegaard był w fatalnej formie. Tak. Ale mimo wszystko coś pewnie na boisku robił, jest, prawda? Przeciwnicy zwracają niego uwagę, więc poczekajmy. Ale jedna rzecz, popatrzmy na fiksy kanonierów i to, że teraz taki na dzikiej karcie Veles nie weźmiesz, jednak zaplanuj sobie te dwa transfery, żeby go koniecznie ściągać z powrotem. Tak, no w ogóle dziwny jest ten kanał Arsenala, byśmy, wiesz, na 8 najbliższych kolejek, 3 fajne mecze w środku i dwa początek słaby, środek fajny, koniec słaby, więc ten Saka może mieć krótki termin ważności w naszych składach bardzo. Pocieszajmy się jako nieposiadacze, pocieszajmy tak, się. Tak, oczywiście. Kolejne pytanie, 3 zawodników. Rodgers, Muniz, Semenyo. Kto na ławkę? Rodgers, Muniz, Semenyo. Czyli Rodgers, Muniz. Semenyo. Semenyo gra z Chelsea, Muniz młoty u siebie. Dobre. Rodgers, Everton. To jest dobre, nie? Bo nawet Semenyo z tym Chelsea przy tej formie, przynajmniej przy formie przed repami, może dać spokojnie, bo Chelsea przecieka. Ja bym chyba właśnie poszedł w tą formę Semenyo i bym go zostawił w składzie. Tak, a wtedy ja bym na ławce zostawił Rodgersa. No sorry. No chyba tak. Chyba też bym w to... Chociaż ten Muniz... czy ja wiem. No ale chyba tak. Chyba właśnie ten Rodgers na ławę. Dokładnie. To szybciutko idziemy dalej. Mikołaj pyta, co z Baileyem? Bailey schodził z kontuzją. Nic mi się nie rzuciło w oczy. A ja specjalnie sobie sprawdziłem tak zwaną lokalną prasę i przewidują, że w czwartej kolejce nie zagra. Tyle, że presy są w piątek. Będzie info, będzie dokładna informacja. Świeżutka. Mhm. Przemek pyta, czy kupiłbyś Pedro i Eze za Wooda i Emilia Smith-Rowe'a? Tyle, że za Hita. Czyli Pedro i Eze za Wooda i za Emilia Smith-Rowe'a. Czy bym kupił Pedro i Eze? Tak. Kurde. Za Wooda i za... chyba i tak. Za... Ale czy za minusa? Za minus 4? No, za nie, minus 4. Chyba nie. Chyba bym nie poszedł. Nie wiem, czemu miałbym kupować teraz tego Porro na Arsenal. Drażni mnie on u mnie Porro, w skoła. Pedro i Eze. To poszedłbym w to. Żało Pedro. To poszedłbym w to, przepraszam. Mam problem. A ja bym nie poszedł. Ja bym poszedł. Ja wiesz, że ja jestem do minusów skory. No tak jakoś w tym sezonie nie minusujesz, więc przestań. Ale zaraz będę. Taki spoiler. O kurde, teraz jestem ciekawy. FPL Captain pyta ogólnie. Trzy w tym sezonie. Rotujemy opcjami premium, czy nie rotujemy? Rotujemy. Mi się wydaje, że też. Że rotujemy. Rotujemy, ale taka jest gwiazdka tam. Mały druczek. Pod tą gwiazdką jest mały druczek, gdzie jest napisane, że na spokojnie nie wariujemy, tak jak po tej jednej kolejce, drugiej, żeby na trzecią sobie wszystko zmienić. To już to mówiliśmy na ostatnim podcaście, nie? Że tam jednak jest gdzieś ta... Nie wiem, co się nazywa... to jest ten ruch taki w nieważkości, nie? Że tam... Że to nie będzie się odbijało jak, kurde, piłka w Tetrisie, nie w Tetrisie, kurde, jak piłka od ping-ponga, że będzie tak zapieprzała, tylko raczej jest taka nieważkość, tak powoli wszystkie te zmiany mi się wydaje, że jeden mecz
jeszcze o niczym nie musi świadczyć, naprawdę, na spokojnie. A czy szukamy, jeżeli sprzedajemy opcję premium, to sprzedajemy w sytuacji, kiedy ma na przykład na 4 fiksy, 3 trudne, albo czy takie średnie. Tak, ale wiesz, no jeżeli masz, no właśnie wiesz, i w drugą nie stronę... Nie sprzedajemy kogoś, żeby go odkupić dwie kolejki dalej, bo to nie ma sensu. No, ale wiesz, jest, no właśnie, albo na przykład, że ktoś jest w formie, tak jak Salah z Haalandem, powiedzmy, i teraz wjeżdżałby ktoś z fiksem lepszym, no to ja nie wiem, czy ja bym, no to co, no okej, no wszyscy mają fajne fiksy, jeden jest w formie, drugi nie jest w formie, no to czy to jest pomysł, żeby teraz go sprzedawać? Nie wydaje mi się, na spokojnie. Czym ja tak będę starał się jakoś to wszystko sobie rozważyć. Zobaczymy, jak rozważyłem z Isakiem, czy to jest kurwa. Czy może to jest moment, w którym powinniśmy podbić stawkę. Na zasadzie zakładamy, że są gracze budżetowi, gracze premium i na przykład półbogowie. Jeżeli byśmy Haalanda i Salaha dali jeszcze półkę wyżej, a to zawsze powiem Isak jako tak. Premium. Znaczy ja myślę, że to... Ale półbogów to nie ruszamy na razie. Znaczy ja myślę, że to jest jedna z tych, że to są właśnie takie figury na tarczy, na planszy, które ciężko jest stracić. Potem ciężko je odkupić. Ciężko się jest ich pozbyć po prostu. No to jest taki ruch, który trzeba bardzo dobrze rozważyć. No, naprawdę. Coś też jak królowa w szachach. Znaczy nie wiem, czy to jest dobra pararada, tak, ale mi się wydaje, że jest. Z kimś, kto jest kobietą, jest mściwy, czyli go sprzedasz, a on jeszcze się zemści. Wiesz, jesteś w stanie wygrać, nie wiem jak tam jest w szachach, ale myślę, że jednak jak masz królową, a ktoś cię próbuje tam zbić tym koniem i wieżą, pewnie masz większą szansę, że wygrasz, prawda, z jedną królową niż oni z tymi swoimi figurkami, więc no to jest chyba w tą samą stronę. Mm-hmm. No to trzeba do Magnusa zadzwonić za chwilę, może się z nim połączymy i pogadamy na ten temat. Ja nie mam numeru, może ty masz. Ja właśnie postaram się go na ich się wyzwonić. To podziałaj, ja natomiast przeczytam kolejne pytanie. Bartosz pyta, co dalej z Kulusewskim? Oczywiście, że jest na sprzedaż. Raz skład, dwa fiksy. Znaczy fiksy, to ten Ham zaraz będzie miał spoko, no ten Arsenal jest no, słaby. No ale zanim będzie miał spoko, to jeszcze... To już się repy znowu zaczną. No właśnie, więc ja bym go sprzedał. Opcji w cenie Kulusewskiego jest może nie odliku, ale są przynajmniej trzy dobre. Ja myślę, że tak, że to jest na sprzedaż. No przepraszam, Marcin, mów, przepraszam, przerwałem cię. Nie, czyli przerwałem cię, jest na sprzedaż. Bartosz nie pyta, kogo kupić. Ja w zasadzie podejrzewam, że jest na tyle ogarnięty, że wie, kto jest w tej chwili, ma dobre fiksy. Trzy fiksy do następnych repów i prosty wybór. Dokładnie. Makoś pyta, czy Zahala, czyli nieszczęsnego obrońcę Soro, który również mnie uwiera w składzie, kupiłbyś Danka czy Lukadinia? O, dobry. Ja bym kupił Danka. Ja bym też kupił Danka. Mniej oddaje strzałów, więcej kreuje, ma bezpieczny skład. Ja myślę, Lukadinia. Że Everton, DCL, Wilki to jest Kunia. Aha. Ja myślę, że tam będą gole dla przeciwników, a w Ipswich... Nie wiem, czy ten Delap sobie tak poradzi. Mojego Wooda już wszyscy skasują tutaj, wskazują go na porażkę. Może coś będzie, że on w meczach u siebie będzie strzał wyjazdowy gorzej. Ale mimo wszystko poszedłbym w Danka. W Danka bym poszedł. Rafał zapytuje, jakich trzech obrońców do 5-0 wziąłbyś teraz na dzikiej karcie? Obrońców do 5-0, jeżeli sobie teraz filtry gdzieś tam puszczasz, to... Podpowiem, że wybór jest niezbyt bogaty. Ja bym pchał szablonowo Robinsona z Fulham. Zastanowiłbym się na Kilmanem albo na obrońcą Manchester United. Naprawdę bym to zrobił. No i wydaje mi się, że Rico Lewis wciąż jest bardzo fajną opcją na dzikiej karcie. Okej, okay, a Marcinie, a Konate wstawiłbyś? Nie. Nie? Nie, bo obawiałbym się jakiejś rotacji. Mhm. Przy Virgilu van Dijku i w zasadzie wolałbym jednak dopłacić już wtedy do Robertsona tą bańkę. Jakbym miał, oczywiście tak. No. No i oczywiście te tanie opcje jak Dunk, jak Costa są wciąż... No weźmy się od niego, nie? Są też wciąż jak najbardziej do gry. O, tak myślę. Zostało nam jeszcze chyba 5 minut, tak? Bo umówiliśmy się na pół godzinki, więc przyspieszymy. Czy Gwardiol jest już zbędnym obrońcą? Jest parę pytań, co najmniej 5 o Gwardiola, nie? Bo ludzie go jednak posiadają. Czy na zasadzie, po pierwsze, czy go sprzedajemy? A powiem ci, że pyta nas o to gość, który siedzi w tej chwili na miejscu 2000 w OR. Oj, to teraz widzisz, jednak lepiej jest odpowiadać na pytania, kiedy nie czujesz ciężaru, a może tego, wiesz, tego OR.
Ale to jest też moment, kiedy my też mamy dobre AR i raz kiedyś możemy tutaj się troszeczkę pomądrzyć, tak? Mamy papiery w tej chwili. Mi się wydaje, że ja bym z tym Guardiolem jeszcze poczekał tą jedną kolejkę. Tak, chyba żeby mnie było stać, nie, na przykład, żeby Robertsona kupić, że nie miałbym trzech. To może bym tak zrobił, ale... Tu się z tobą zgadzam, ale trzymałbyś go w składzie, gdzie w defensywie masz również Trenta i Salibę, czyli bardzo droga, znaczy, trójka obrońców z tyłu. No właśnie zastanawiam która się, która wciąż koledze dała 2000, nie, OR. No rozumiem, bo mi też ta obrona dała dużo, mimo że tam Guardiola nie mam. Ciężkie pytanie. Znaczy, ja bym chyba go jeszcze na tą jedną kolejkę zostawił. Tak mi się wydaje. Potem bym sobie zdecydował, że to miał być jedyny transfer, jaki robię przed tą kolejką, to wolałbym go sobie zostawić. Oskar również pyta, czy jak sensownie wcisnąć do składu Palmera. A, no to ja odpowiem jasno, no jeżeli ma Salaha, ma Haalanda i ma taką drogą obronę, no to Palmera tam nie wciśnie. Nie ma jak. Nie ma jak. No, trzeba się pozbyć tej obrony drogiej, zostawić Trenta albo Robertsona. Jeden obrońca premium po 4,5 pozostali chyba. I wtedy wychodzi Palmer, z tego co widziałem w składach na X-ie, jak ludzie wrzucają. Ja nie kombinowałem, bo nie chcę, żeby mi kusiło znowu, nie chcę sobie coś w głowie zapisać niepotrzebnie. Dokładnie. Ale tak mi się rzucały w składy, że jest jeden obrońca premium i wtedy Palmer, gdzieś tam się Palmer albo Saka, wtedy gdzieś się mogą zmieścić. I nie ma tam Isaka na pewno. Tak, nie ma tam na pewno Isaka, wtedy na trzecim slocie jest pewnie Wisa. Tak. Błażej zapytuje, czy kupiłbyś Sakę za Odegaarda. Czy co bym zrobił? Jeszcze raz. Kupił Sakę za Odegaarda. No tak, no bo to rozumiem, że to było wcześniej pytanie. No, jak Odegaard wypada, to pierwsze bym go sprzedał, po drugie nie wiem, czy bym kupił Sakę. Właśnie, więc czyli byś nie kupił Saki za Odegaarda. Dokładnie, przepraszam. Chciałem wycofać swoje pierwsze zeznanie. Ja też bym nie kupił Saki za Odegaarda. Tak, no, tak, znaczy na pewno bym go sprzedał, ale nie kupowałbym go, bym Saki. No bo to nie ma sensu. Słuchaj, pytanie jest stricte do ciebie teraz. Ukryty klejnot. Sługawara, kolega zauważa, Paweł, że to jest ukryty klejnot, ale czy masz propozycję jakiegoś innego jeszcze ukrytego klejnotu? Nie. Dawaj tego od Ewingi. Nie mam. Nie mam. Nikt mi się na razie tutaj nie rzucił w oczy aż tak bardzo. Znaczy ja bym pchał tego Davisa, jeżeli chodzi o Ipswich, tylko po pierwsze pchał bardzo, ale to bardzo dyskretnie i tak, żeby nikt tego nie widział, bo on kosztuje 4,5 koła, to jest dużo i jak na razie dał asystę w meczu domowym z Fulham, ale wydaje mi się, że z tych najsłabszych drużyn Ipswich się pierwszy w defensywie pozbiera i w jakimś momencie na dzikiej karcie będzie można się pobawić taką różnicą jak on. No okej, dobry kalendarz zaraz będzie miał Ipswich, nie wiem co dla nich znaczy dobry kalendarz. No. Nie wiem, jaką oni mają siłę rażenia. No. Każdy inny zespół, który nie jest Beniaminkiem, tam u nich powiedzmy sobie, że teraz byłby na dobrej pozycji. Ale nie, no tamten mi się rzucił w oczy, a poza tym to nikt na razie nie. Nie mam. To jeszcze szybciutko trzy pytania. Wi pyta, czy byś odpalał dziką kartę w kolejce 6 czy w 7. Ja uważam, że na to nie ma w tej chwili odpowiedzi. To zależy od tego, jak nam pójdzie w kolejce 4 i 5. Tak, no kolejka 6 na pewno przeważa tym, że masz 2 mecze domowe u siebie Evertonu, Brentfordu, Chelsea, Arsenalu. To jest na pewno duży atut tej odpalenia karty w kolejce 6, co też powoduje, że mimo wszystko masz kolejkę 6 i masz zaraz przerwę na repy. Tak. Co mi się nie podoba do końca. Więc tutaj gdzieś trzeba się zastanowić mocniej nad tym. Mamy jeszcze 2 kolejki do tego, żeby zobaczyć, czy w ogóle, czy ci zawodnicy, których dzisiaj mamy w głowie, jeżeli oni będą w formie, no to możliwe, że tak, że po prostu trzeba to będzie zrobić w kolejce 6 i kartę odpalić i troszkę zrobić taki myk, żeby nazbierać sobie transferów, nie wiem, 3-4 może, komuś wyjdzie. Żeby mieć na przykład na tą przerwę na repy, tak? W razie czego, gdyby była jakiś problem. Bo jeżeli planujesz tą dziką na 6 kartę, no to trzeba te transfery rolować, żeby po dzikiej karcie mieć 2 albo 3. No, tak, więc tutaj co najważniejsze, ci zawodnicy, których mamy w głowie dzisiaj, żeby oni byli w formie na kolejkę 6.
No bo też wiesz, w kolejce siódmej na przykład City zaraz zagra. Wiesz, w kolejce szóstej City ma Newcastle na wyjeździe, ale w kolejce siódmej ma Fulham u siebie, potem Wilki, Southampton, Bournemouth i Brighton. No nie wyobrażam sobie grać w FPL bez jakiegokolwiek zawodnika z Manchester City, a możliwe, że na przykład już Foden wróci. Tak. Który kosztuje tylko 9,5, czy tam 9,4 nawet w tym momencie. Więc to jeszcze są dwie kolejki przynajmniej, żeby o tym zdecydować. Dokładnie. Jeszcze szybciutko krótkie pytania i kończymy. Po pierwsze, futbol pyta, czy dzika karta ma sens, jeśli w składzie nie ma dramatu. Nie, nie ma sensu. Nie ma sensu, ale gadałem ostatnio z kolegą, który jest wyżej ode mnie w tabeli. Gdzieś pomiędzy nami jest, Marcinie, gdzieś tam mniej więcej. Podkreślmy, nie jest wyżej ode mnie. Tak. Dziękuję. I powiedział, że odpalił kartę. Okej. Okay. Mówię, dobra. Ciekawe. No i ja uważam, że nie. Że no chyba, że po prostu nie wiem, jak to jest to dopalenie w Formule 1, że jesteś na prostej i czujesz, że musisz, kurde, że będzie jeszcze lepiej i wszystko będzie mocniej i fajniej. No to może, no dla mnie teraz nie jest taki moment. Dokładnie. Raczej kiedy się wali. Tak, dokładnie tak. FPL Bobini pyta, czy byś kupował Zachita Eze za Emila Smith-Rowe'a. Nie. Eze za Emila Smith-Rowe'a. Nie, to nie. Za Emila Smith-Rowe'a to nie. Dareczek pyta Emerson czy Ait Nuri na dzikiej karcie. Dareczek to zawsze ma te pytania, nie wiem. I zawsze ma Emersona na dzikiej karcie. Emerson? Ja bym zagrał nazwać. Tego... Ja bym grał Ait Nuri. Ja też. Oczywiście, że tak, prosty wybór. Agnieszka ma 3 transfery, udało się zrelować i do pozbycia się Marfiego, Hala i Barco. O kurde, jaka trójka. Kogo wziąć? No to zakładamy, że mamy mało pieniędzy, a sprzedajemy taniego Marfiego, Barco i Hala i szukamy dwóch obrońców i taniego pomocnika. Z tanich pomocników stawiałbym na Semenio, chociaż Semenio ma fiksy ciężkie. Może Mintech? Ja właśnie bym postawił na Mintecha. No. Na Mintecha. Dorzucamy kogoś z tanich obrońców za 4-5, na przykład Konsa, czy Dunk, chyba raczej Dunk, i Sub za 4-0. Powiedzmy, że będzie to obrońca Lisów albo Świętych. No, też myślę, że w tą stronę bym poszedł, ale jakbym już sobie wstawił tego Mintecha i bym miał jeszcze João Pedro, to nie wiem, czy bym jeszcze szedł, kurde, w tego Dunka. Dużo jajek w jednym koszyku. Masz rację, to ty chyba lepiej zagrać Konsę. I ostatnie pytanie. Wymienię ci 3 pary. Powiedz mi, która jest najbardziej fajna. Pierwsza para Bruno i João Pedro. Druga para Eze i Mateta. Trzecia para Morgan i Watkins. Czyli pierwsza para Bruno i João Pedro. To numer 1. Bruno i João Pedro. No. Tak bym zrobił. Tak ja bym też. Zrobił. Ja też. Myślę, że Bruno swoje punkty przyniesie. Ja też i w zasadzie w tym momencie kończy nam się czas, który sobie na dzisiaj zaplanowaliśmy. No. Myślę, że trochę żeśmy poodpowiadali na pytania. Mam nadzieję, że poprawnie, tak jakie były oczekiwania. Nie dostaliśmy... Tak 60%. Wiesz co, to tak jeszcze fajne pytanie. No dawaj, dobra, no to dawaj już te pytania. No, no to jeszcze 3. Tam, no. To jaka para jest lepsza na najbliższe 3 kolejki? Saka i Wisa, czy Mbeumo i Havertz? No ale kurde, Mbeumo i Havertz. Właśnie, ale jest dobre, nie? Saka i Wisa versus Mbeumo i Havertz. No to ja bym poszedł w tą drugą parę, a to tylko dlatego, że bardziej, że lubię Havertza i lubię Mbeumo. Ja bym zrobił dokładnie to samo. To drugie pytanie, czy kupiłbyś Eze za Sona na 3 następne kolejki? Eze za Sona. Ja tak. Ja też bym to zrobił. Dobrze. Maciek Caban pisze, pyta, komu by dałbyś opaskę w składzie bez Halanda i Salaha? I mamy do wyboru Watkins, Palmer, Żota, Trent, Rodgers. Jak Maciek pyta, to ja bym dał Rodgersa. Watkins, Palmer, Eze? Eze jest? Tak. To Watkins, bym zagrał Palmer. Z Eze. Eze właśnie nie ma. Nie jest ma Eze. Żota. Nie, jest Watkins, Palmer, Żota, Trent, Rodgers. To... Rodgers. To bym... Rodgersa. To bym zagrał kimś z Liverpoolu. Żotą?
Pewnie tak, a gdyby mnie poniosło, to bym zagrał Trentem. I liczyłbym na to, że jego XG, XA i XGI przyniesie jakieś punkty, kurde, w końcu. Kurna, jak Maciek wykreował tego Rodgersa, to niech mu da opaskę. No to tam musiał, wiesz, trzeba być odpowiedzialnym w tym wieku, zwłaszcza w jego wieku, kiedy wiesz, zdałeś maturę, idziesz na studia, poważne decyzje podejmujesz. No. Trzeba pokazać, że jesteś odpowiedzialnym i ma się jaja, prawda? Tak. Jak on Rodgersa na kapitanie nie wystawi w tej kolejce. Szkoda, nie podpuszczę. To kurna słabo, nie? No 18:30 w sobotę, wszyscy z popcornem. Aston Villa, Everton, serwery via playa pierdolną. Nie mogę się doczekać. Ostatnie pytanko. Czy grałbyś w defensywie Virgilem van Dijkiem? O Jezu, a to dlaczego miałbym nie grać, jakbym miałbym grał? No co? Czemu nie? Znaczy, wydaje mi się, że kolega jest na dzikiej karcie. I kusi go wziąć chyba Virgila. Zastanawiam się, czy kto jest... 6,5 miliona. No, lepiej, chyba lepiej Robo wziąć, nie? Albo tak. Dopłacić do Trenta. Znaczy, Robertson gra w świetną piłę ostatnio. Bardzo mi się podoba, jak on gra. On dopiero tutaj, widzę, miał 0,30 XG z Brentfordem, coś tam robił. No, tak mi się wydaje, żebym zagrał Robertsonem. Ale Virgil van Dijk spoko. A skupiłbyś Robertsona za Guardiola albo za Gabriela teraz? Tak. Ja też. A gdybyśmy mieli nie iść pod, z tłumem i nie, wiesz, bo kolega chce sprzedaje Wooda i zastanawia się, czy kupić Joao Pedro za niego, ale opcją jest też Welbeck albo Kunia. Doradzilibyśmy Welbecka albo Kunię? Za Wooda? Tak. Welbecka? Chyba tak. Tak, nie? Tak. A Kunię... wiesz co, ja, bardzo mi się podoba, jak ten zawodnik gra na boisku. To jest świetny piłkarz. Ale te fiksy, kurde, są odstraszające jednak. Są fatalne. Ja bym ryzykował z Welbeckiem, tylko tutaj dałbym w cudzysłowie adnotację. No nie jesteś naszym kolegą Benzim, który jest midasem i zamienia w te niszowe transfery tak, w punkty. Tak. Może masz tą zdolność, może się uda. No wiesz, no Wilgi to jest kolejka 10. Nie? Crystal Palace, Southampton, Fulham, Bournemouth. To jest moment, kiedy będziemy tam... I Ait Nouri, i Kunia, wydaje mi się, że... A teraz, jeżeli te punkty wpadną, no to większe prawdopodobieństwo chyba jest takie, że te punkty się nie pojawią. Tak bym powiedział. No. Chociaż, jak wspominałem, no powiedzmy, że Welbeck za Wooda tak. Kunia za... No w ogóle po co sprzedawać Wooda, jak on zrobi swoje zaraz. Welbeck. I tym samym jest ten czas, który właśnie nam minął, a który sobie zaplanowaliśmy. No to cieszę się, Marcinie. Wydaje mi się, że spoko poszło. Miło było ci usłyszeć. A z ciebie również po tej przerwie. Tak, tak. Ja już mam dość tej przerwy. Kurde, już po prostu czekam, jak już się wydarzy sobota, potem niedziela. Jeszcze Liga Mistrzów wraca w tygodniu, z tego co dobrze tam mi się chyba tak kojarzy. Tak. Więc jeżeli ktoś gra w fantazy Liga Mistrzów, no to pewnie ma teraz... co tam sobie poklikać, więc zaraz ruszamy i oby te 3 tygodnie trwały długo, bo przerwa na repy mi na przykład osobiście nie służy i nie podoba mi się. Nie jestem zwolennikiem. Ja się bawię świetnie, ale mam dobre wspomaganie w postaci komiksów i Warhammera Space Marine 2, który jest fantastyczną grą i bawię się świetnie. A myślałem, że powiesz o grze Gwiezdne Wojny, że jest cały czas tak świetnie. Wiesz co, z tej dwójki Warhammer jest grą, która daje mi jak na razie więcej frajdy. Takiej dzikiej frajdy. Miło jest wrócić z roboty, włączyć grę, gdzie biegasz bohaterem we wspomaganym pancerzu, masz miecz, który jest jednocześnie piłą mechaniczną i jakieś ciężkie bronie i rozwalasz hordy obcych. To jest budujące. Ale będzie polecajek teraz. Oj, kurczę, lista jest długa. Po tych 2 tygodniach nawet mi się coś udało obejrzeć. O, to się nie mogę doczekać. No, także... Ale to dopiero najwcześniej w poniedziałek. Tak, w poniedziałek myślę, że czekaj, popatrzę na kalendarz. No, kolejka się kończy w niedzielę, więc myślę, że spokojnie w poniedziałek porozmawiamy i we wtorek wrzucimy na głośniki naszym słuchaczom, których serdecznie pozdrawiam. Dziękuję wam za te 45 minut. Polecamy się z kawkami. Tyle. Dokładnie tak, dziękujemy za kawusie, są fantastyczne. To też jesteście fantastyczni i FPL jest fantastyczny i odpoczynek od FPL-a też w sumie jest fantastyczny. Tak.
trzeba wiedzieć w życiu, mieć jakiś umiar na wszystko, wydaje mi się, i wtedy jest spoko. Wtedy jest spoko. Dokładnie tak. Cóż, Marcinie, pozdrawiam ciebie, pozdrawiam naszych słuchaczy i do usłyszenia już tak niedługo zupełnie, po kolejce czwartej. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć.